ja senatora Koguta poznałem już w 80. bodajże pierwszym roku, czyli to są zamierzchłe czasy. On w Solidarności, przede wszystkim Solidarności kolejarskiej, ja w rolniczej, bardzo młody chłopak, no on też niewiele ode mnie starszy był. Jak wspominam senatora Koguta, bardzo, bardzo odważny i bardzo uparty człowiek w dążeniu do swoich celów. To była taka jego cecha widoczna na każdym jednym poziomie jego funkcjonowania. Jak sobie założył jakąś sprawę, którą chciał rozwiązać, doprowadzić do finału, to ją doprowadzał. Ale z drugiej strony też bardzo taki empatyczny w stosunku do ludzi, chociaż potrafił też pokazać, postawić na swoim, pokazać swoją stanowczość. Na pewno to, co on wiele razy mówił, że inni mówią, ja robię, to była po prostu prawda, to była kwintesencja jego życia. On rzeczywiście ciężko pracował, nie dla siebie, pracował dla drugiego człowieka. Dla niego ten wyborca, czy wcześniej zwykły człowiek, który do niego przychodził jako do działacza związkowego, to był najważniejszy człowiek, któremu trzeba należało pomóc za wszelką cenę. I taki pozostał do końca. Przede wszystkim to był człowiek niezwykle ukierunkowany na drugiego człowieka. Jego nie interesowały, czasem co nawet było irytujące, nie interesowały go pewne schematy, pewne jakiś porządek. Jeżeli widział dobro drugiego człowieka albo że się krzywdę człowiekowi działo, to praktycznie szedł bardzo bezkompromisowo. Człowiek, którego rzeczywiście czasem trudno się z nim rozmawiało, ale z drugiej strony niezwykle serdeczny. Mnie osobiście bardzo duże wrażenie na mnie robiły takie sytuacje, gdy ktoś się do niego zwracał z prostym, zwykłym problemem. Albo ktoś chory, albo ktoś ma jakiś problem. On zawsze ten temat podejmował i bardzo często natychmiast, korzystając ze swoich różnych licznych, prawda, kontaktów, zabiegał, próbował pomóc, szukał dojścia, jak nie zostawić tego człowieka, który miał problem. A z drugiej strony też na niwie samorządowej, na niwie takiej działalności, to bardzo dużo, można powiedzieć, chyba to nie wiem, czy jedno z ostatnich moich spotkań, kiedy odwiedziłem go u niego w Stróżach, to już jakiś czas temu było. Kiedy miałem okazję wtedy pooglądać te wszystkie dzieła, które Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowała i zrealizowała, no to powiem, że naprawdę zrobiło to na mnie olbrzymie wrażenie. Ta ilość dobra, ilość ludzi, którzy z tego korzystają, korzystali i myślę, jeszcze długo, długo będą korzystać, to naprawdę jest coś, co po senatorze zostanie. Natomiast bardzo też barwnie wypowiadał się, potrafi wypowiadać, ile razy w Starym Sączu był na sesji, występował do radnych, to zawsze z jednej strony wiele sympatycznych słów mogliśmy usłyszeć jako starosądeczani od senatora, a z drugiej strony zawsze ta jego wypowiedź była na tyle nieciekawa, barwna, mnóstwo pytań, które do niego były skierowywane. To był taki człowiek, który rzeczywiście był bardzo blisko ludu, bardzo blisko ludzi, no a z drugiej strony jednak przez swoje cztery kadencje zasiadał w Senacie, zawsze był obecny w tych strukturach centralnych i też dawał dowody na to, że będąc w Warszawie pamiętał o sprawach sądeckich. Wiadomość przykra, szokująca, chociaż ja wiedziałem wcześniej od jego syna Grzegorza, że jest chory i to poważnie, więc tak na dobrą sprawę dla mnie ta śmierć jego nie była taką do końca niespodzianką w sensie zdarzenia. Natomiast jak każda śmierć jest wielkim, przykrym wydarzeniem dla rodziny i dla otoczenia, dla ludzi, którzy Staszka znali. Natomiast Stanisław miał takie jakby dwie strony swojej osobowości. Z jednej ogromnie ciepły, odważny w sensie podejmowania decyzji korzystnych dla ludzi, dla instytucji. Był wręcz takim człowiekiem socjalistą, bym powiedział wprost, z takich zachowań.
proobywatelskich, proludzkich, prosprawiedliwościowych, że tak powiem. Natomiast no, druga strona to te wydarzenia sprzed paru lat, ostatni, kiedy został posądzony i skazany w sumie na najgorsze wydarzenie dla polityka, czyli więzienie za przestępstwo o charakterze, jak się okazało, tak przynajmniej stanowi prawo i prokuratura i śledczy, no przestępcze działanie. No i to niestety jest taka przykra puenta jego już skończonego życia. No ale tak to jest, że trzeba wszędzie mieć oczy dookoła i otwarte i zachować się niezwykle odpowiedzialnie, żeby w każdym swym działaniu publicznym nie przekroczyć tej cienkiej granicy, jaką jest, no ja wiem, jak to nazwać, no działania o charakterze przestępczym. Przykra sprawa. Niestety to stało się w ostatniej fazie, jak powiedziałem, jego życia i taka przykra klamra na finale życia, no ale tak to jest. Kondolencje dla rodziny i przykro, Stanisław był człowiekiem jednak takim otwartym, bardzo, bardzo chciał wszystkim pomagać. Wręcz miał taką swoistą obsesję, że uznawał, że nie ma sprawy, którą się nie da załatwić. Trochę pewnie przeceniał swoje możliwości. No i w tym przecenianiu swoich możliwości się chyba zagalopował. A po drodze jest prawo i procedury, które trzeba przestrzegać. To ważna postać na ziemi sądeckiej. Przez wiele lat funkcjonował i działał na różnych płaszczyznach. Oczywiście różniliśmy się politycznie, ale to jest oczywiście w tym kontekście kompletnie bez znaczenia. To był człowiek chętny do pomocy drugiemu człowiekowi, do działania. Stworzył, szczególnie w Stróżach, coś absolutnie wyjątkowego, ważnego dla Sądecczyzny. Nie mówiąc o tym, jak ważne to było dla tej miejscowości, dla tej gminy. Więc co tu wiele powiedzieć. Szkoda, za wcześnie, ale myślę, że też za dużo na niego spadło w ostatnich latach, bo dużo było oskarżeń, o wiele za dużo niż w stosunku do tego, jak można popatrzeć na całość jego życia i działania. Nigdyście mnie nie widzieli, żeby dla mnie rodzina nie była świętością. Nigdy, mówię, nie widzieliście mnie, żebym ja nie pomagał drugiemu człowiekowi. Nigdy nikogo nie atakowałem, starałem się scalać. I powiedziałem tak, że no kto mi zarzuci, że co, nie obroniłem to, co powiedziałem Karpackiego Działu Straży Granicznej. Powiedziałem tak, że co, nie obroniłem tego kanału północ Europy z południem Europy, w który w skład wchodzi Podłęże Piekiełko. Nie powiedziałem o Sądeczance. Powiedziałem, że Sądeczankę trzeba walczyć o dyspozyturę, o sanepid. Powiedziałem, mnie tak wychowała mama. I dziękuję cudownej mojej wspaniałej mamie nieżyjącej, że mi powiedziała: synu, pomagaj drugiemu człowiekowi. Może i w domu rodzinnym czasem brakowało chleba, ale jak szedłem do szkoły, to kazywała mi się dzielić tym chlebem z drugim człowiekiem.